Pan poseł Janusz Kowalski. Pani marszałek, Wysoka Izbo, maski opadły, Platforma i PSL chcą głosować przeciwko obniżeniu milionom Polaków cen energii i ciepła. Dzisiaj wszyscy Polacy płacą tak zwany podatek Tuska. To wasze decyzje z 2014 roku spowodowały to, że w 2022 roku Polacy otrzymają kilkudziesięcioprocentowe podwyżki cen ciepła i energii. Ale moje słowa kieruję do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jeszcze godzinę temu wydawało się, że Polskie Stronnictwo Ludowe stanie za Polską, a nie za interesami niemieckimi i rosyjskimi. Nie odbieraj, Władysławie, następnym razem od Donalda Tuska telefonu. Zmieniliście zdanie niedobrze. Zagłosujcie za Polską, zagłosujcie za niskimi cenami energii przeciwko Tuskowi.